się Basia Czartoryska. To jest nasz dom Ban Nai Phan w Tajlandii, w Chaloklam. A Ban Nai Phan oznacza dom marzeń. Chodźcie, pokażę wam. Zacznijmy od kuchni, bo kuchnia dla nas jest sercem domu, pewnie tak jak dla większości ludzi. I tutaj spędzamy najwięcej czasu, bo to nie tylko jest kuchnia, ale też miejsce do pracy twórczej. Tutaj jest stół, który razem zrobiliśmy, tutaj są wszystkie naczynia, które zgromadziliśmy, żeby ten dom miał więcej duszy. Przede wszystkim, właściwie tylko i wyłącznie, japońską ceramikę kupioną w różnych japońskich outletach w całej Tajlandii. Spędzaliśmy tam godziny, żeby z tych stosów ceramiki wybrać te, które pokochamy najbardziej, i tak naprawdę chyba 40 kilo przywieźliśmy tutaj do domu. A które meble czy elementy naszego domu lubisz najbardziej? Przede wszystkim kocham stół, który był pierwszym meblem. I ja go zaprojektowałam, narysowałam, a chłopaki go zmontowali, znaczy z desek go pocięli i zbili w całość, która jest dla mnie niesamowitą całością. Jest wspaniały, jest wielki, mocny, funkcjonalny, przepiękny. Pracujemy przy nim, jemy, toczy się tam nasze życie. Ten dom, mam wrażenie, że był inspiracją sam w sobie, to znaczy, że on nam powiedział, jak ma wyglądać, że właśnie dół ma być industrialny, góra ma być przytulna, ale przede wszystkim założeniem było to, żeby go jak najmniej popsuć, to znaczy, żeby jak najmniej zmienić, jak najmniej go ucywilizować według europejskich standardów, żeby on pozostał jak najmniej naruszony, że jeżeli był stary beton na podłodze, to zostaje stary beton na podłodze, nawet jeżeli on jest nierówny, nawet jak on jest czasami już zniszczony, to że właśnie to jest jego urok, że ściany są patchworkowe, kawałki drewniane, kawałki z jakąś dziurą, kawałki betonowe, że jest dużo jakichś elementów starych, drewnianych, ze starymi śrubami, gwoździami. Wszystko to zostawiamy, nic nie... To wszystko jest dla nas urodą tego domu. Ten nasz dom najprawdopodobniej był, no, jeżeli nie przetwórnią rybną kiedyś, to na pewno służył jako, nie wiem, no, miejsce do przechowywania łódek, czy rozplątywania sieci, czy przechowywania ryb. No, to była przestrzeń industrialna dla rybaków. Na górze może był dom publiczny, nie wiem. Takie chodzą też legendy, że tutaj była chińska mafia, były w tej miejscowości pierwsze domy publiczne. Działo się, w każdym razie dużo się działo i to wszystko czuć w tej miejscowości, że ta miejscowość ma charakter i ten dom też. To jest niesamowite, że żyjemy w tak pięknym miejscu, że trudno będzie przebić, podnieść ten pułap, że trudno będzie znaleźć coś piękniejszego i bardziej niesamowitego. I to nie są wakacje. To nie jest tydzień wakacji, tylko to jest nasze życie. Także tak, ten dom już nas przywiązał. Jest. Łatwy nie jest, ale jest tak niesamowity i jest nasz.